Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj, teraz, w tym momencie właśnie krótka zajawka ofertowania, robienia, pisania ofert w programie InSoftware, InformProfessional. Jest to program, który kupiłem kilka lat temu, chyba w 2013 roku. No i już przechodzę do rzeczy. Piszemy sobie ofertę. Nie będziemy tutaj wpisywać niczego. Przyjmijmy, że jak do jakiejś firmy to robimy o 23% VAT. Ok, czyli wpisujemy. Malujemy halę, dajmy na to. 1000 metrów kwadratowych. 1000 metrów. Malowanie dwukrotne. Poszło. Później mamy, oczywiście możemy to sobie zmienić na jakąś bardziej podlejszą farbę, nie taką szlachetną jak, aczkolwiek też bardzo dobrze kryjącą. Cich, ciach. Ok, już nam się cena zmieniła. Teraz mamy 1000 metrów kwadratowych płytek. Montaż. Montaż gresu. Powiedzmy średni format. Tutaj do tego jeszcze zmienimy klej. Plaza pojedziemy na Sopro, bo była akurat promocja. Sopro, 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 Sopro. Tak. Była promocja, ale... Następnie... Co my tu możemy użyć jeszcze? Zmienimy go tutaj. Atlas. Gravis, system, unigron, nie mamy fugi, to nic nie będziemy zmieniać. Myślę, że mamy zapisano. No i teraz jeszcze mamy jakieś tam 250 metrów kwadratowych bieżących silikonowanie. Silikonowanie. Ok. Wychodzi nam 151 tysięcy, z czego mamy. A to jest kwota netto 152 tysiące. I teraz przyjrzyjmy się jeszcze przy kliencie, jak to by można było, co by można było jeszcze z tego ugryźć, bo klient mówi, że troszeczkę, wie pan, ale za dużo. A to mówimy, dobra, no proszę pana, no tutaj malowanie panu wymyśliliśmy. Oczywiście możemy to pomalować agregatem. No możemy farbą gruntującą to na przykład zrobić i wtedy już nie będziemy malować wałkiem, tylko agregatem. No i pan mówi, dobra, no to zróbcie mi to, bo to jednak pewnie 17 tysięcy, wie pan, to już miałem lepszą ofertę. No to piszemy zamiast tego, na przykład mam, wiem, że mam taki KNR. Nie. Gruntowanie podkładem. Ok, gruntowanie podkładem. Cena już jest inna, biały grunt pod malowanie. Możemy sobie tutaj zmienić na rzeczonego. Sorry. Flugera akrylika. Ok. Pan mówi, no co 10 to nie 17, nie? Już mam 7000, na tym mówisz. Dobra, to jeszcze panu zrobię taką, że wie pan, żeby był wilk ty owca cała, nie? No i już tu się Micha się klientowi cieszy. I teraz tutaj przyjrzymy się jeszcze temu gresowi. On mówi, wie pan co, ale wolałbym, żeby pan jeszcze to z płytkami mi zrobił, nie? No to mówimy, dobra, to teraz płytki ceramiczne. Wpisujemy tutaj, tu mamy ilość, jaką zawiera.
wpisujemy tutaj na przykład 100 godziny, udało nam się wyrwać płytki za 19 zł za metr kwadratowy. No to klient wie, że za 19 mu je sprzedamy, bo tak naprawdę to mamy je za 7. Gdzieś tam drugi, trzeci gatunek, albo tam się wysprzedają, ale klient tutaj widzi, że to jest, że to kosztuje tyle. No, cena nieznacznie wzrosła, no bo to 1000 metrów, ale tak naprawdę to już tam ma parę złotych zaoszczędzone. No, mówi, wie pan co, to no, prosiłbym tutaj jeszcze, żeby wysłał mi to pan mailem, tak? Proszę bardzo. Drukarka PDF. Jeszcze sobie zobaczymy to przed wysłaniem, jak to wygląda. Leszczyńska, dane firmy. Tu już klient nie musi wiedzieć, ile tam mieliśmy tych, tych poszczególnych składowych, tak? Czyli tutaj, że to kosztowało tyle, wymiar pracy za tyle i tyle. Nie musi tego wiedzieć. Wystarczy mu, że dostanie coś takiego. I ja mówię, wie pan co, proszę mi to wysłać na maila. No i wtedy takiego PDF-a możemy wysłać na maila. Wygląda to profesjonalnie. Wygląda to zawodowo. Zrobione zostało to w chwilę moment. Jak do tego dojść, jak to zrobić, opowiem wam niedługo. Trzymajcie się, obserwujcie kanał na Facebooku firma Rolicz. Subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Piszcie, co na ten temat sądzicie, czy zrobiło to na was jakieś wrażenie, czy nie. Tak jak mówię, to jest jedynie zajawka tego, jak to można szybko i dobrze zrobić. Jak do tego doszedłem, w jaki sposób to zrobiłem, opowiem wam. Mam nadzieję niedługo. Dobra, klient sobie poszedł, więc teraz ja sobie chcę sprawdzić albo w domu, albo już jak go nie ma, ile tak naprawdę zarobiłem. Albo ile to, ile na tym zarobił. Wiem, że zarobię na pewno, bo inaczej no nie mógłbym sobie pozwolić, tak? Albo jak on tam się odwrócił, nie zaglądam już mi przez ramię, obserwuję sobie, ile ja tutaj zarabiam na tym wszystkim. Więc tak, to co się na czerwono świeci, to na flugero akryliku. No to będę musiał ich pomęczyć, żeby mi trochę zmienili cenę, znaczy flugera, żeby mi zmienili cenę za materiał i Sopro. No tutaj faktycznie była promocja, ale tutaj nie uwzględniłem, mają taniej. Tutaj ilości, jakie będę potrzebował na wykonanie tej roboty, czyli tam 7 ton kleju, tutaj 2500 roboczogodzin, tutaj nawet 100, bo tutaj 100 godzin to jest malarz, tak, malarz mi przyjdzie, a tutaj pewnie jest glazurnik. Na płytek ceramicznych będę potrzebował 1000 metrów kwadratowych silikonowania, no tam wiadomo. I tutaj widzimy, jak to z tymi materiałami jest. Kalkulacje sobie jeszcze przejrzymy. No pięknie to wygląda. Więc na materiał wydam tyle, sprzedam go za tyle. Praca będzie kosztować mnie tyle, ale dostanę za nią tyle. Tutaj jest sprzętu, to jest 5000, pewnie tutaj są jakieś maszyny, w tym amortyzacja maszyn, transport, jakieś tam rzeczy, które się psują, niszczą, typu tam jakieś tarcze i tak dalej. Suma netto wychodzi mi tyle, suma brutto tyle. Tu mam obliczony mój zysk, tak? Czyli zarabiam na tym 92 tysiące. No. W sumie nieźle jak za 2,5 tysiąca godzin. Nie wiem, ile tam jeszcze ludzi wpuszczę, ale wiem, że 31,77% to jest udział materiału w tym, tak? Czyli tutaj na tej podstawie możemy sobie szybciutko zobaczyć, jak to wszystko będzie trwało, ile to będzie trwało, ile zarobię, no i w razie czego walczyć tutaj z dostawcami materiałów, żeby tutaj nam troszeczkę ceny podnieśli, bo pani nie zarybie, nie? Także to już jest teraz wszystko. Klienta nie ma, a ja już wiem i się cieszę, zacieram rąsie. Wy też zacierajcie, tego wam życzę. Mam nadzieję, że nie zmrozło oczywiście. Na razie.